kulinarny. Dzisiaj zapraszam na pyszne ciasto bez pieczenia z kremem z serka mascarpone, drzemem i herbatnikami. Ciasto jest bardzo proste i szybkie do zrobienia. Wystarczy nam tylko 15 minut, żeby je przygotować. Zapraszam. Do jego przygotowania będziemy potrzebować dużą paczkę herbatników, pół kilo serka mascarpone, 800 g śmietany kremówki 30%, tabliczkę gorzkiej czekolady, słoiczek dżemu, ja tutaj mam porzeczkowy, ale możecie dać swój ulubiony smak, jakieś 50 g cukru pudru oraz 2 łyżeczki kakao. Najpierw wlejemy śmietany do misy i będziemy ją ubijać na wysokich obrotach. Pod koniec ubijania, kiedy śmietana będzie już sztywna, dodajemy cukier puder. Następnie, cały czas miksując, dodajemy po łyżce sera mascarpone. Masę podzielimy teraz na dwie w miarę równe części. Na dnie wyłożonej papierem do pieczenia blaszki, moje ma wymiary 24×24 cm, ale możecie użyć nieco większej, układamy warstwami kolejno. Herbatniki, masę mascarpone z kakao, znów herbatniki, rozsmarowujemy niezbyt grubą warstwę dżemu. I znowu układamy herbatniki. Następnie rozsmarowujemy większość białego kremu z mascarpone. Zostawiamy tylko kilka łyżek na posmarowanie wierzchu. Znów układamy herbatniki. I resztę białego kremu. Na koniec ciasto posypujemy tartą na tarce czekoladą. I pyszny deser mamy gotowy. Jeśli chcecie, żeby się ładnie prezentował przy krojeniu, należy go wstawić do lodówki na kilka godzin, aby krem dobrze stężał. Ale można również go połaszczować od razu. Link do pełnego przepisu na moim blogu znajdziecie w opisie filmu. Jeśli spodobał Wam się przepis, zapraszam do subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.